Na samym początku chciałbym cię przeprosić, że... 100 zł ci i podziękować w sumie też, że 40 minut cierpliwości tutaj. Studio jest zgliczowane dzisiaj. Jeszcze raz? Chciałbym zapytać, czy ty się przypadkiem z Nitrem jakoś za bardzo nie kolegujesz, ponieważ no, uważam, że trochę unikasz tematu reklamowania przez jego i Pompa Team serwerów Metin 2. Oni co roku ze 3-4 razy stawiają serwer, mówią wszystkim, że to jest najlepszy serwer na rynku, to tamto, podajcie, pakujcie pieniądze. Taki serwer potrafi wygenerować zyski w milionach, a oni po chwili te serwery zamykają, sprawa jest, idzie pod dywan, a na YouTubie jak sobie piszesz pasję, to właśnie ten ich serwer to... Dwie trzecie filmy to jest w sumie są związane z aferami z tym serwerem, że tutaj nie wiem, na lewo jakieś demy mają od swoich administratorów, tu że koledzy mają lepiej, tam się mają gorzej i że takie ogólnie no, zamiatanie tematu to dywa, no uważam, że przypierdalanie się do jakiejś wersji w nocy, to jest to słuszne, o jakieś logo to jest nic przy tym, na ile milionów oni ludzi, na ile milionów złotych oni, no to Polską młodzież szukali do tej... Ale chwila, bo mnie to zostało, bo ja nie rozumiem, ale to oni skoro wydają ludzie na tą grę, no to chyba grają w to, tak? Nie, no czekaj, bo ja chcę odpowiedzieć, no tak, bo ja właśnie też nie do końca rozumiem, bo ja jestem Tibiczyk, nie Metinowiec, nigdy nie miałem Metina. Ja nie znam sprawy, nie? Wczoraj fakt, że były jakieś takie donaty, być może od ciebie, o coś tam o Metinie. Ja nie wiem, o co chodzi, bo w TV OTS-y, bo tu chodzi, że prywatny serwer, tak? Że zakładam, tak, prywatny serwer, bo na przykład w TV jak były OTS-y, no to tam się logowałeś i grałeś za darmo. Nie, ja nawet nie wiem, że tu się płaci. No sobie, oczywiście, Metin też jest grał free to play, tylko że... Wiesz, jak możesz sobie coś kupić i ludzie ładują, kupują te pieniądze, oni a później nie ma tych serwerów, aha, tak? Czyli, że ty za darmo grasz na ich serwerach, kupujesz u nich jakieś itemki. To nie jest, że za darmo, bo jakby w tych czasach 90% ludzi, to myślę, że to są dosyć twarde dane, że 90% ludzi ładuje co najmniej te 100 zł. Są takie pojedyncze po parę tysięcy, płacisz, tak? Jakieś tam... Znaczy, i oni jakich... Zamykają ten serwer, tak? O tym i tak dalej. Ich serwer akurat jest bardzo specyficzny, bo tam praktycznie dosłownie wszystko możesz kupić za złoto. Piątko poziomu chyba i walut, czyli tych jangów za złoto, w naszym zdaniu możesz tylko... I chodzi ci o to, że oni zbierają ten hajs i nagle zamykają serwer? Tak. I jak oni to argumentują? Jest cisza, jest 2 miesiące ciszej i na przykład nie idą święta. Leczny Classic startuje, witam, zapraszamy, najlepszy serwer na rynku. A prawda jest taka, że to jest takie kurwa gówno, bo sam w to gram już przez 12-15 lat tego Metina. Dalej się nabiera, co? Wiem, że ten serwer to jest takie ciężkie gówno, że naprawdę bardzo mnie to boli, że do tej pory nikt z kanałów komentarzy, ty się tam rejował, że nikt nie, tego procederu ruchania ludzi na siano nie obchodzi. Ja tylko chciałbym zapytać, to jest tak, że ty po tych 3 miesiącach, jak oni zamykają serwer, to ty tracisz to wszystko, co wpakowałeś? Wszystko tracisz. Ale tych serwerów już nie ma? Ty nie możesz na nich grać w ogóle w dalszym ciągu? Zadzwońcie do Nitra najlepiej, bo widzę, że tu pisze na czacie, zadzwońcie do mnie. No, ja ci powiem tak, bo tu też padło oskarżenie w moim kierunku. Ja o tej sprawie nie wiedziałem, ja się nie znam na Metinach. Znaczy nie oskarżenie, tylko wiesz... Nie, spoko, ale jakby chcę też wyjaśnić. Moje stosunki z Nitrem jest takie, że myślę, że się szanujemy, ale nie ma jakiegoś takiego kolesiostwa mojego z Nitrem. Nawet mieliśmy walczyć, ja bardzo chciałem z nim walczyć, żeby go najebać. Ale spoko, bo sprawdzę tą sprawę, nie? Tylko masz jakieś tam dowody na to, jakieś tam screeny, że faktycznie tak było? Dowody stare są w internecie, wpisz sobie na YouTube klasnie, a tam jest tego od chuja, znaczy faktem trochę tych filmów już wyleciało z tego. Czekaj, co trzeba wpisać? Co trzeba wpisać? Nazwę ich serwera w YouTube, wyszukiwarkę. Wyskoczą ci pierwsze 3 filmy, to już... A jaki oni mają serwer? Jaka nazwa? No Classic MT2 to się nazywa. Classic MT2. Bardzo bym prosił tutaj kogoś, kto mógłby wziąć numer od Marcina do... Ale do tutaj skonfrontujemy, jak ja zadzwonię, to skonfrontujemy od razu to z tym kolegą. Okej, no dobra. Nawet wydaje mi się... A będziesz dzwonił do Nitro... To może być bardziej patenciarskie. Dubiel to małe. Tak, całe życie się blanki alfabetem nagrywało, to teraz znowu tak, czekajcie, ja to tak mogę zrobić. Czy dzisiaj ze że to tak co chwila coś... No nie wiem, coś pogliczowane też. Mów do niego po kolei właśnie różnymi literami alfabetu. Witam Koksa, Koksa i Pizdę razem. Ja na początku Koksa w necie, Pizdę w świecie. Podbóż witam. Trochę. Ja bym chciał tylko ale powiedzieć, że jesteś tam. Na samym początku, że jestem zły i będziemy musieli porozmawiać, a teraz możesz się wypowiedzieć na temat serwerów.
A dobra, ale słuchać mnie tak, żeby mnie słuchać, czy musi do mnie zadzwonić tam jakiś Piotrek? Jesteśmy w stanie puścić równoległy call? Jest mi ktoś, ktoś z reżyserki w stanie odpowiedzieć? Ale nie słychać go? Chyba powinno być go słychać. Wszystko dobrze słychać. Wszystko dobrze słychać. Dobra, ciśniemy. Dobra, no to ogólnie sytuacja jest taka, jest mi ogólnie niezmiernie przykro, że za każdym razem, ogólnie środowisko metinowe to jest takie środowisko, gdzie Metin, jako projekt, który był na licencji koreańskiej firmy Imir, potem Webzen, nie istnieje, bo od czasy, kiedy wiesz, ktoś dał na obsydianie, na monastyrzach, były oficjalne serwery metin2.pl sprzed 12 lat, to już nie istnieje, to już ogólnie upadło i coś na wzór TB. Jedyne, co się stało akurat w Metinie, to są serwery prywatne. No i w sumie od lat jest bardzo dużo osób, które są stricte z tym powiązane. No a my się też wywodzimy trochę z Metina, mamy trochę większe zasięgi od nich. No i za każdym razem, jak serwer nasz startuje, no to jest bardzo i to bardzo duży ból dupy. No dobra, ale konkret pytanie, czemu zamykacie te serwery po miesiącu czy tam dwóch? Ale nie, za chwilę do tego przejdę. Dobra. No to jest bardzo duży ból dupy. No i są ataki ze wszystkich stron. I to nie jest prawda. Nigdy w życiu żaden serwer nie został zamknięty po miesiącu. Co jest prawdą, Metin to jest taka specyficzna gra, po trzech tutaj kolega powiedział. Chcą wszędzie dojść jako pierwsi. Czyli wiesz, pierwszy 90 level, pierwszy smok, pierwszy Azrael, pierwsze, nie wiem, wygrana wojna gildii. I taki serwer im się po miesiącu, dwóch, trzech nudzi i idą na inne, więc jest spadek graczy. Serwery nie są włączane, żaden nasz serwer niekoniecznie. Tutaj po prostu wchodzi nowa edycja. No to poprzednia, na której, nie wiem, już nikt nie gra od 3 miesięcy, pomimo, że serwer poczekaj, kolega tutaj chce coś powiedzieć, no. Ogólnie, no to co do tego, co powiedziałeś, że po miesiącu się ludziom nudzi. No, są przykłady na rynku, na przykład Server Valium stoi 3 lata, dosyć uważam prekursor na scenie Metina. Ty dzwonisz z reklamą. No, sorry za reklamę, ale muszę jakiś przykład. Zadaj sobie pytanie, po co zadzwoniłeś, dlaczego tak łatwo jest moje coś zareklamować, wiesz co? Ja ci powiem tak, tematy ciebie, tematy jakiegoś Sabala i jakichś tych innych... A to nie, no to Sabal nie, że to jest ogólnie okojony człowiek. Jest po prostu zabawne, nie? Mnie to ogólnie bawi. Jedyne, co jest tutaj pytaniem o względy moralne, czy git jest stawianie serwerów prywatnych? To jest ogólnie pytanie, na które każdy może sobie we własnym zakresie odpowiedzieć, bo z jednej strony kiedyś kod źródłowy tej gry wyciekł do sieci i tylko dlatego można go modyfikować na każdy sposób i stawiać serwery prywatne, a z drugiej strony, gdyby nie serwery prywatne, to Metin 2 jako gra już by jakieś 10 lat temu nie istniała. Nie? Owszem, dobrze, tylko... Ale dobra, to ja jeszcze bym coś tutaj chciał dodać. Które stoją już 3 lata, niektóre nawet więcej niż 3 lata i to nie jest tak, że tak jak powiedziałeś, że serwer się zamyka po miesiącu, bo gra się ludziom nudzi. Ale serwer się nie zamyka. Co ty mówisz, że serwer się zamyka? Żaden serwer nie został zamknięty. To, że stracił zainteresowanie ludzi, to już wiesz. No, to nie jest a, czyli ty Nitro nie zamykacie tych serwerów, tylko one dalej stoją, tak? One stoją, to po prostu nie są. A, no bo widzisz, to ja zadałem też to pytanie wcześniej, czy te serwery stoją, no jeśli te serwery stoją i ludzie mogą na nich grać, to oni nie stracili tych pieniędzy. Edycja, która zazwyczaj ale te serwery nie stoją, ich już nie ma. Ale tutaj kolega mówi, że te serwery nie stoją, ich już nie ma. Wy wypuściliście jako pompa tych 10, 12 serwerów. W momencie, kiedy na przykład wychodzi edycja trzecia, to drugiej już nie ma, nie? Bo po prostu jest odświeżona wersja jako serwer trzeci, nie? Okej. Okay. No dobra, no wydaje mi się, że to jest temat do przeanalizowania. Nie, to się śmiać. Ja to bym chciał, żeby jakiś TV-cik zadzwonił i ja bym się orał w TV. No nie, i ty tam no, kiedyś się zdekowałeś mnie pod depro. Uważam, że powinien zrobić research w tym temacie, bo Nitro leje wodę, tutaj unika tematu i najważniejszych oczywiście punktów znaczy, tego, co wiesz, powiedziałem. Leje to ci na mordę, nie? Bo ja tobie do dupy zadzwonię się. Dzwonić i pomawiać tutaj dobrych ludzi. Ale co, o co pomawiać? O co ja ci pomówiłem? Ja o nic nie pomówiłem. Otworzyliście 10 lub 12 serwerów, na dzień dzisiejszy nie ma żadnego. Ludzie, którzy wpakowali tam pieniądze, nie ma ani pieniędzy, no, ani tego, za co oni zapłacili. No to jak ty mi to kurwa wyjaśnisz? Otworzonych przez ostatnie 10 lat 10 bądź 12 serwerów, pomimo, że myślę, że było ich mniej. Ale czekaj, Nitro, konkret pytanie. Te serwery stoją, czy je wygasiłeś?
Stoją dalej te serwery? Nie, ale to nie jest, że ja to wygasiłem. No to ja ich nie ma, no to słyszysz, tak. Mija temat, to jest właśnie cały nieprzyzynek. Mijanie kurwa tematu. No dobrze, jak ty mnie będziesz przerywał, no to raczej się nie dogadamy. No ale to ty mi przed chwilą przerywałeś, jak ja chciałem powiedzieć. Ja powtarzam jeszcze raz, w momencie, kiedy wychodzi nowa odsłona, czyli są ulepszenia, wiesz, czego to jest, to jest tak jakbyś miał update'y w WoWie, nie? Jak wiesz, to są zupełnie inne serwery, jak już na jednym nie wiem, to po co ma to stać? Jeśli tam jest zero graczy online przez ostatni miesiąc. To po chuj mówicie, że co jeden na rynku, kurwa Nigusy. Jak są lepsze serwery, które stoją no, cały czas. Człowieku, no bo nie pokazuj telefonu frontem, Marcin, bo zaraz do nitro będzie. Nie, ona zapisana. A ty będziesz siedział i będziesz się zastanawiał, czy z twojego się, że serwera tak. Będziesz mógł przeżyć do końca miesiąca. No przepraszam, kurwa, że jesteśmy lepsi. Ale wy nie jesteście lepsi, wy jedyne co macie, to macie większe zasięgi, a wracając do tego, co powiedziałeś... Na dobrą sprawę gość zadzwonił z reklamą swojego serwera, jakby na to nie patrzeć, teraz o to chodzi. Słuchaj, powiem ci tak, co do twojej publiki, bo wy macie swoją publikę, która chodzi na wasze serwery, ale w Medinie też jest inna publika, która chodzi na te dobre serwery, sprawdzone serwery, a nie gra na waszych skamach. 90% medinowego świata sra na was, leją na was i dobrze wszyscy wiedzą, że stawiacie skam na 3 miesiące, który po chwili się wypierdoli. I wszyscy bardzo dobrze o tym wiedzą. Trochę się ja myślę, że to powinna być kolejna walka, no nie? Dobra, ja uważam, że powinniśmy to ukrócić, bo to nie ma sensu, żeby prowadzić dalej tę konwersację. Tak. Natomiast jakby z tego miejsca... Możemy podać numer do Nitra prywatnie, po prostu zadzwonicie do siebie. Nie, chyba nie można. Z tego miejsca, jako że już byłem wywoływany w tym temacie publicznie, to tutaj też muszę ci powiedzieć, że... Prosiłbym cię, żebyś następnym razem nie wypowiadał się w taki sposób, bo ile możesz się na mój temat taki wypowiadać, bo wiesz, że masz tą swobodę, to jednak wiesz, że są też osoby, które są mi bliskie i wolałbym, żebyś tego nie robił. Marcin, tylko wiesz co, ja bym wolał, żebyś w tym momencie, wiesz, dżentelmena skali nie udawał, bo... Ale ja nie mówię, że ci wypłacę liścia i nie... Dlaczego powiedziałem... ty kurwo, bo ja tych słów użyłem i mi się wydaje, że bardzo... No to powiedz, dlaczego nazwałeś ją kurwą? Wiesz, znasz określenie słowa kurwa? Okay, no wiesz, co ono znaczy? No, Sergiusz, co, kurwa to dziwka, tak? To zrobię ci spoiler, dobra? No, bo ja to powiedziałem dokładnie tak samo w filmie, który wychodzi za 5 minut. W momencie, kiedy... ktoś jest, jeśli chodzi o internet, nikim i podpisuje się na jakiś projekt, potem z tego projektu odchodzi, sądzi się z firmą, która dała mu wszystko, która dała jej wszystko w tym wypadku, jeśli chodzi o internet, i potem za każdym razem wbijasz bileczki w daną osobę, kumpluje się z Justyną, która... Ja rozumiem, ona po pierwsze się z Justyną nie kumpluje. Na, ale, no dobrze, ale ja ci mówię o sytuacji sprzed roku. Kumpluje się z osobą, która bardzo dużo krzywdy wyrządziła osobie, która ją stworzył, a potem ma czelność dograć się do filmu i życzyć samych w porządku osób na swojej drodze, bo Lexi to zrobiła, dogrywając się na film urodzinowy Teamu X. I ja w tym momencie, jak ja zobaczyłem... Ten urodzinowy Stewarta, tak? Tak. Dobrze, to ja po kolei, okej? Okay? Po pierwsze, jeśli chodzi o sytuację agencyjną, nie znasz sprawy od końca, nawet na dobrą sprawę, do końca, nawet na dobrą sprawę ja jej nie znałem. Poznałem parę kolejnych aspektów niedawno i nie wszystko wygląda, jakby wiesz, i dobrze wiesz, dobrze też znasz Stewarta, Sergiusz, ale dobrze znasz Stewarta i dobrze wiesz, że nie wszystko też zawsze wygląda tak, jak Stewart mówi do końca i są, każdy medal ma dwie strony. Natomiast jeśli chodzi o film urodzinowy, nigdy nie zapomnę, jak byłem wkurwiony, w momencie, w którym Team X ją zaangażował do tego filmu, ponieważ oni ją poprosili, oni nie powiedzieli jej, że dodadzą ją do tego filmu. Ona miała wtedy dobre relacje ze Stewartem i ona normalnie rozmawiała ze Stewartem, dlatego złożyła mu te życzenia, a oni użyli tego w swoim filmie bez jej wiedzy. Proszę? To, że Stewart jest pogubioną osobą i możesz mu jednego dnia nasikać na mordę, on za dwa dni z tą normalnie rozmawia, to nie znaczy, że się dwa dni wcześniej dobrze zachowałeś. Oczywiście, że tak, ale to dlatego też nie możesz wnioskować z tego, co mówi Stewart, że to zawsze ma odzwierciedlenie w rzeczywistości.
że wszystko są... No, jakby nieważne, po prostu określenie, jak dla mnie słowo kurwa... Człowiekowi wszyscy zrobiliście, to też jest kurwa niesamowite, nie? Zaczyna się znowu. No co, zaczyna się znowu ich zachcięcie. Poruszasz temat, na którym jesteś przygotowany i nie jesteś... Nie, ale ja nie muszę się przygotowywać na temat, w którym nie mam sobie zbyt wiele do zarzucenia. To, że się projekt posypał, no posypał. W ogóle nie macie sobie nic do zarzucenia. Ale czemu ty teraz... Zobacz, jak wy żyjecie. Jeden dzień się wyzywacie, mówią wszyscy od ciebie. Ale ty to mówisz, Sergiusz? Raz się nie lubicie. Ktoś z kim. Ty jesteś generalnie. Ja cię traktuję jak swojego przyjaciela. Jesteś w stanie o mnie w internecie napisać, że jestem pierdoloną mędą. A teraz mówisz. Fagata jest dobra, fagata jest zła. Leks jest dobra, Leks jest zła. To jest kurwa kółko. To jest takie kółko. Ale nie bądź hipokrytą, Sergiusz. Dobrze wiesz, powtórzę to po raz kolejny. Dobrze wiesz, że ja cię traktuję jak przyjaciela, a mimo wszystko jesteś w stanie napisać o mnie, że jestem fałszywą kurwą. No cóż, no nie jestem. I dobrze o tym wiesz, bo zawsze gdybyś się odezwał, możesz na mnie liczyć. I tak samo jak ja wiem, że mogę liczyć na ciebie. Ale kto o tobie mówi? Ty wielokrotnie się wypowiadałeś bardzo negatywnie na mój temat i a w tej chwili zarzucasz mi, że raz mówię to, raz mówię tamto. Mi też raz mówisz, że jestem twoim przyjacielem, a następnego dnia piszesz coś o mnie w internecie. Więc nie bądź w tym momencie... To znowu, wiesz, piszesz coś w internecie. To kolejny raz są pomówienia. Co piszesz w internecie? No nie wyzywałeś... A kiedy mnie ostatni raz wyzywałeś w internecie? Bo jakbym szedł na Twittera, to pewnie tydzień temu. Mam na to dowody? No nie mam. To jest takie kurwa lanie wody cały czas. I nagminne. On powiedział, on ten. Wy się lubicie, nienawidzicie, to wy macie problem w swoim życiu. Pogadamy po wizji. A, no to teraz pogadamy. No nie wiem, no o czym chcesz, jak chcesz kontynuować ten temat? Mogę z tobą rozmawiać. Nie no, macie cage, bijcie się, będzie fajnie. Jest to ochrona? Dobra, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie do Sergiusza? Wydaje mi się, że ten, nie? Że można zakończyć. Dobra. I dzięki za rozmowę. W kontakcie. Dobra. Zadzwonię do ciebie po... Marcin, a w ogóle w...